księżna Kate była oczarowana Pawłem Adamowiczem. Tak spotkanie królewskich przedstawicieli z prezydentem Gdańska podsumowały lokalne media. Sam polityk postanowił skomentować, jak przebiegała wizyta. W jego ocenie była wyjątkowa. Księżna Kate w 2017 roku odwiedziła Gdańsk towarzysząc Williamowi. Gdańsk jest niezwykle bliski Wielkiej Brytanii, nie tylko dzięki współpracy ekonomicznej, ale i kulturowej. Samo spotkanie z brytyjskimi monarchami było szeroko komentowane przez media, a serdeczności między politykiem a uroczą księżną nie miały końca. Co księżna Kate zrobiła na spotkaniu z Adamowiczem? Prezydent Gdańska oczarowany monarchinią 19 lipca 2017 roku para książęca odwiedziła Gdańsk. Spotkanie z prezydentem było niezwykle sympatyczne. Kate i William byli żywo zainteresowani kulturą i historią miasta, a podczas samego spotkania doszło do wymiany prezentów. Był wystrzał z feluki, było wpisanie do księgi pamiątkowej dworu Artusa, było wręczenie prezentów. Księżna Kate otrzymała cudowny wisior z bursztynem i fragmentami złota, a książę William, spinki mankietowe, mówił po spotkaniu Paweł Adamowicz. Sam przebieg spotkania został opisany na stronie Polityka. Ten dzień zapisze się w historii Gdańska. Nasze miasto odwiedzili następca tronu książę Cambridge William i księżna Catherine. W Gdańsku zobaczyli dwór Artusa, Teatr Szekspirowski i Europejskie Centrum Solidarności. Na długim targu zostali powitani gorąco przez gdańszczan, a także spróbowali pierogów i likieru Goldwasser, pojawiło się na stronie Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska i przedstawiciele brytyjskiego tronu rozmawiali o bursztynie i działaniach, które Polska i Wielka Brytania mogłyby wspólnie podjąć. Gdańsk to światowa stolica bursztynu, miasto wolności, solidarności, najbardziej europejskie ze wszystkich polskich miast i co ważne, mające silne związki kulturowe z Wielką Brytanią, poprzez inne Teatr Szekspirowski, mówił o przebiegu spotkania. Para książęca oczami Pawła Adamowicza polityk odniósł się w 2017 roku także do tego, w jaki sposób para książęca odnosiła się do współpracowników Urzędu Miasta. Para książęca jest niezwykle otwarta. Pokazała, że można być na topie, a mimo to blisko ludzi, mając za sobą wieki dziedzictwa, można być równiachą. Zdradzę jeszcze tylko, że księżna i książę przyznali, że takiego powitania jak w Gdańsku dawno nie mieli. Wszystko wyszło znakomicie, mówił po spotkaniu prezydent w rozmowie z dziennikarzami. Światowe media komentują zabójstwo prezydenta Gdańska, a większość z polityków zabrało głos, składając kondolencje rodzinie i potępiając akt zamachu na polityka.